Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii, czyli FIFA 23, kariera menadżera własnym klubem. Powiem tak, jestem naprawdę mega zaskoczony, bo szczerze nie spodziewałem się, że będę mógł to jeszcze dzisiaj wrzucić, ale właśnie zobaczyłem, że już można jej Play 10 godzin jakby wziąć i właśnie urządzać teatr, więc od razu oczywiście pobrałem jak najszybciej i już mogę to zrobić dzisiaj. Miałem to właśnie jutro wrzucić, ale już wrzucę już dzisiaj wieczorem, bo jak już widzę opcję, że jest, żeby to można zrobić, to od razu to robię, bo jak chcę jak najszybciej to wszystko zrobić i właśnie od razu wrzucić, bo jestem mega podekscytowany, żeby już właśnie zobaczyć. Jak to będzie tu wszystko wyglądało? Stwórz, gra jako prawdziwy trener, może ujrzyjmy. Tylko, czy jest to jakiś prawdziwy trener, który jest. Nie ma ja pewnie to jakiegoś trenera, który jest jakby wolny do wzięcia, można tak powiedzieć. Tylko pewnie wszyscy są tutaj, właśnie jakby zaklepani. No tak pewnie jest, więc więc stworzymy własnego menadżera, myślę, bo nie chcę nikomu, aby zabierać, tak by. Więc stworzymy właśnie siebie, jakby na albo nie, może. Może weźmy na przykład jeden z najbardziej legendarnych trenerów. Nie ma legendarny trener, może, ale po prostu jeden z najbardziej legendarnych zawodników, którego ja bardzo lubię też i myślę, że on byłby ciekawą opcją. Czyli Zinedine Zidane będzie naszym trenerem naszego własnego klubu. Albo w sumie może ja nie będę. Ostatnim razem właśnie robię Zinedin Zidana, z tym razem może ja zrobię po prostu siebie. Bo czemu nie i tak przecież nie będę tam miał własnego gracza, więc zróbmy siebie po prostu jako trenera. Oczywiście Polska. Wszystko jest gotowe, tylko jeszcze zmieńcie. nie będę aż tak się wzorował jakby na siebie, tylko tak na, na krótką, że tak powiedzieć. po prostu zrobię byle, w miarę, żeby tak jakoś wyglądało właśnie. Nie patrzę tutaj na inne właśnie włosy, bo i tak jest naprawdę mega podtekstowane, żeby już właśnie robić inne rzeczy, a nie wybierać jak wygląda nasz trener. Troszkę wygląda, jakby był troszkę starszy to bym chciał zmienić właśnie bo troszkę wyglądał właśnie miał zmarszczki już i taki troszkę był starszy, a jednak wolałbym, wolałbym żeby tak nie wyglądał. To może być dużo lepsze. Troszkę lepiej wygląda, może i tak jeszcze tutaj coś pozmieniamy. Też chyba jest właśnie jeszcze na rudy, więc zmieńmy. Ale troszkę wygląda starszy, ale w sumie musi też być troszkę doświadczony, może jednak dam mu trochę Pomimo, że ja nie mam to może i tak dam mu trochę zarost, żeby był też bardziej, no nie wiem, jakoś tak, żeby może, może lepiej będzie wyglądać z zarostem, więc dam mu tutaj zarost taki, może jakiś nie za duży. To może i tak na pewno wszystko zmienić, więc dobra. Ja sobie prawiam od stworzonego, tylko jeszcze jakoś tak ubierzmy go w miarę, żeby wyglądał nie najgorzej. W górze tutaj może zdejmijmy mu. Dołóżmy może też czarne takie spodnie, jakieś jeszcze buty i można dodatki. Okulary nie można właśnie nie można. Bo tutaj są dodatki. Myślałem, że można będzie okulary na przykład dać, ale bo, bo nawet fajnie by to wyglądało. I jeszcze buty, jakie mam tutaj buty? Może jakieś sportowe weźmy. Czarne może będą się fajnie odróżniały. Myślę, że to wygląda fajnie. I stworzymy oczywiście swój klub, tak jak mówiłem, będzie to klub stworzony. Już robiłem w ostatniej Fifie, też właśnie karierę własnym klubem Naprawdę mi się mega to podobało dlatego też, y, dlatego też właśnie to samo najpierw bym chciał zrobić jaki by tu wziąć może weźmy, nie wiem co, na B może byłoby coś fajnego Blaze, dobra może być Blaze, czemu nie bo jednak bym chciał coś właśnie na B, skrócona nazwa może BNTM po prostu to mam nadzieję, że będzie i tak samo może bym też y, nie można, nie wiem, no to w sumie jak szczerze, może coś takiego, bo właśnie nie mogłem trzy muszę, No dobra, może zróbmy też BNDMFC, też niech będzie skrócenie nazwie, czemu nie? A tutaj właśnie zrobimy tylko te trzy. Tak, właśnie, tak będzie się tutaj te pierwsze trzy litery, więc teraz już chyba jest wszystko dobrze. Tak, teraz już jest wszystko dobrze. Więc może iść Dajmy wymienimy zespół, ja wezmę sobie właśnie jakąś z Anglii wyrzucę, dlatego, że w Anglii jest najciekawsze, bo nie wiem, że są cztery puchary chyba do zdobycia, trzy, cztery puchary, no to jeszcze właśnie można z League tu przechodzić do, aż do Premier League, więc po prostu tu jest według mnie zawsze najciekawiej. Kogo by tu wyrzucić? Jest takie jakaś drużyna jakaś, którą nie kojarzę. No wszystkie miary kojarzę. Może ten e, Sutton United, ich wyrzućmy, rywal nasz Czka, że nie możemy z Premier League. Wybierzmy może to tutaj Wallson niedawno, oni dopiero bardzo spadli. Weźmy ich może było, albo ktoś, kto ma e, półtorej, może gwiazdki, dwie nie ma nikogo, kto ma dwie gwiazdki. Chciałem kogoś, kto ma realne szanse awansu kiedyś do... No, do Premier League, nie, ale troszkę wyżej. Może Bradford, weźmy Bradford i Stroetas. Mamy też właśnie trzeci strój, coś co jest dodane nowa To też mi się bada, ale nie ma pewnie jakichś nowych designów. Wziąłem, ja w sumie brałem i podobały mi się stroje Nike, więc nie są jednak nowe jakieś, to mi się przedpodoba. a z Nike są jakieś nowe designy, nie wydaje mi się, że właśnie z Jordana też chyba są dalej tylko dwa, tak, to też jest niefajne, a z Nike, a nie, są jakieś, tu mamy nawet takie, a tu już są Pumy chyba, a nie, to jeszcze były Nike, tu już mamy właśnie Pumy, jakie by wziąć na podstawowe? Myślę, że weźmiemy takie, tylko że właśnie zmienimy podstawowy kolor. Ja bym chciał, tu dajmy czarny, ja bym chciał właśnie, żeby to były stroje czerwono-czarne. Podstawowy kolor weźmy może właśnie czerwony, albo może inaczej. Tu byśmy dali czarny, więc na chwilę dajmy tutaj właśnie czerwony. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I tu czarny. Według mnie lepiej to wygląda, lepiej według mnie to wygląda. I jeszcze jakby dodatkowy kolor. Nie widać zbytnio chyba tutaj, gdzie on ten dodatkowy kolor jest, może tu gdzieś widać z tyłu, no nie ma dodajmy sobie biały, czemu nie, podoba mi się naprawdę ten strój, podoba mi się, nazwisko na biało, tak, będzie się dobrze to na pewno odznaczało, dobra, więc podstawowy strój mamy zrobiony, a jakie wyjazdówki, ja bym chciał może coś z niebieskim kolorem właśnie, coś z niebieskim, więc ustawmy sobie to, a biały może, bia niebiesko-białe będą takie według mnie fajne, więc właśnie teraz tylko Nike, jakiś inny design oczywiście żeby też było ciekawiej Taki właśnie możemy tutaj wziąć design Nike, ten nie jest zły nie jest zły właśnie jaki mamy tutaj jeszcze, to jest nawet spoko taka błyskawica właśnie, ja to już chyba używałem, ale może bym coś z tych nowych wziął, bo tutaj są jakieś właśnie nowe, to na przykład nie jest złe tylko, albo to to nawet jest spoko, to, bo to jednak nie wiem, jakby to było nieprzerwane, według mnie to przerwanie jest bardzo głupie w tym designie, jakby nie było przerwania na środku, to bym to wziął, a weźmiemy to i takie niebiesko białe wyglądałem według mnie spoko. I tak tutaj głównie jest niebieski, właśnie, więc taki, a dodatkowy. Czarny tutaj będzie mi się wydaje, że dobrze wyglądał właśnie. Czarny dobrze z tym wygląda. Nazwisko też na białym myślę. Żeby wyglądało bardzo właśnie tak dobrze i estetycznie i tak ładnie. I trzecie jeszcze strój, jaki by tu kolor wziąć na trzeci. Zielony nie jest złą opcją, a może. Zielony w sumie nie zielony jest dobrym pomysłem. Na główny właśnie, żeby wziąć zielony z jakim tylko kolorem, z czarnym według mnie fajnie wygląda. Albo wiem jeszcze, jeszcze mam inny pomysł. Taki. jak właśnie tu się nie da by takiego... Miałem taki złoty zrobić, a tu się takiego jakby nie da zrobić. Złoto czarny na przykład właśnie taki byłby spoko. Na przykład zróbmy właśnie to i czarny. Szkaż właśnie nie można takiego, aby złotego mieć kolor, bo taki właśnie takim myślałem, żeby taki, aby złoty był. Taki może zróbmy po prostu, tylko właśnie teraz, jeszcze design lepszy. Wybierzemy sobie to jakiś, jaki będzie najciekawszy. Ten jest spoko, ten mi się podoba. Zobaczymy tylko właśnie, czy coś nie będzie lepszego. To też nie jest najgorsze, ale nie, myślę, że tamte mi się podoba najbardziej, więc ten design weźmiemy sobie. Spoko to wygląda, dodatkowo jeszcze kolor biały, myślę, że na właśnie ta Znak i też biały, myślę, że będzie dobry. I dobrze to wyglądałem powiedział. Mi się przynajmniej podoba. Nazwisko też na biały, oczywiście. Dobra, to mi się naprawdę podoba. Stroje są spoko, jeszcze strój bramkarza. Musi najlepiej mieć... A, to nie będzie miał jakoś dużo robić, tylko po prostu wybierzemy jakiś gotowy. Czerwony czerwono-czarny wygląda. Nie wiem, różowy myślę, że byłby dobry, bo się na pewno będzie odznaczał. Taki różowy byłby na pewno spoko właśnie. Choć tutaj mamy różne designy, Designy znaczy. I taki, taki różowy lepiej wygląda, bym powiedział taki, mówią właśnie. Taki, jaki tutaj mamy, nie możemy tutaj za dużo zmieniać. Ale stroje mi się podobają, więc możemy iść dalej. Twój skład teraz, czy nie? Najpierw jeszcze edytuj herb, fajnie, było, bo niektóre są, niektóre są tutaj podsta nie podstawowe, tylko niektóre są właśnie chyba herby stworzone. Jeśli się nie mylę, no właśnie, tutaj mamy jakieś takie stworzone. Ale nie wiem, jakoś może lepiej trzeba stworzyć własne to nie, nie chciałem wychodzić stwórzmy właśnie własny myślę jakiś jaki tutaj stworzyć taki miałem ostatnim razem więc może po prostu właśnie zostaniemy z tą prostotą i ostatnim razem właśnie miałem taki chyba jeśli się nie mylę tylko że właśnie te kolory nie wiem czy to pasują właśnie jaki tutaj tutaj najlepiej pasował ten czarny był spoko myślę ja bym dał tylko że właśnie tu jest pomarańczowe wtedy nie ma więcej. Przydałoby właśnie, żeby to było czerwone. Nie, ten miałem, ten miałem chyba, tak, ten miałem. Może tutaj nie będzie na tym dobrze pasował, na tych strojach, ale taki miałem właśnie i mi się podoba dalej, więc weźmiemy sobie dalej taki i stadion teraz. Ten wygląda fajnie, prawda? fajnie dość wygląda. Nie ukrywam, ale zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś lepsze. Które mi się tak podobało i tak w miarę, że wyglądał trochę angielski, powiedział. Ten jest fajny, Molton Road nie jest najgorsze. Ten też nie jest najgorszy. Chciałem właśnie miarę taki. Ten naprzód właśnie mi tak pokazuje, aby... mówi mi tak, że to wygląda jak Ameryka Południowa. Nie chcę właśnie takiego stadionu, chcę taki właśnie. Bardziej ten nie wygląda. Force Park Stadium nie wygląda źle. Nie ma tu jakichś pewnie nowych, niestety. Ale był taki, jeden, ten wygląda właśnie. Wall Stadium wygląda najgorzej. że on wiele chyba klubów ma takich, właśnie, więc. Nie jest najlepszy. East Point Arena też nie jest zła, jest dość właśnie duża też, co jest na pewno plusem. Nie wiem czy właśnie nie wezmę sobie tą East Point Arena, bo ona jest duża. Ale ta też znowu, ten stadion też jest dość duży, znaczy wygląda, aby duży był, a nie masz tak... Ale ten Wall State naprawdę jest piękny, bym powiedział. Weźmiemy sobie Wall State, naprawdę mi się podoba po prostu wszystko tutaj jako światła i to wszystko wygląda świetnie. I teraz tak, trybuny najpierw mamy do zmiany, kolor stadionu. Czerwony, bym powiedział, że podwójny, czerwony-czarny byłoby najlepiej. Czerwono-czarny, tak, bo takie mamy właśnie. Według mnie to fajnie wygląda. Takie mamy w miarę barwy główne i bym chciał takie właśnie też tutaj kolor krzesełek. Fajnie, by się jakoś odróżniały. Nie czerwony. Tylko nie kabel, tak mi przeszkadza jakiś e, w sumie kabel LAN, ale dobra, mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzał. Mniejszą z niebieski myślę, że nie byłby najgorszy. Biały też nie byłby zły. Białe myślę, że weźmiemy. Nie wiem, jakiś niebieski mnie tak wygląda, trochę nie odpowiada jakoś, ale dobra. Idziemy teraz, boisko mamy do zmiany. Jaką by tu trawę zrobić? Mi się taka jedna podoba właśnie, aby bez wzoru, może tak powiem, murawa bez linii. Jakoś mi się tak podoba ta murawa bez linii, trochę wygląda jak takie właśnie, jak taka sztuczna wierzchnia, Takie właśnie sztuczne, a bardziej stadion bym powiedział. Ja chyba właśnie wezmę taki. Kolor linii, będzie mieli biały, no nie chcę, żeby ten trochę śmieszny jak wyglądał ten stadion. Odcień. Zieleń dżungli mi się na to podoba. Ba? Choć to też jest fajne, szmaragdowa zieleń. Zostawimy sobie tą szmaragdową zieleń. I będziemy w miarę widzieli fajnie, naprawdę mi się to podoba. Ładnie, ładnie to wygląda według mnie. Więc zostawimy sobie to siatka. Jakby tu zrobić siatkę Najpierw tak. E, kwadratowa, kształt też e, prostokątna. Co wygląda tutaj ładnie? Czarna wygląda dość spoko. Czerwona też nie najgorzej. Czarną bym wziął. Czarna mi się podoba. Czarna właśnie cała. Wygląda według mnie bardzo fajnie. Dobra. To już mamy zrobione. Atmosfera tego kolejnego włączonego. A piosenka po golu, pamiętam, oby było dalej ta jedna właśnie taka, którą dawałem sobie ostatnim razem. Chodzi tak, nie wiem, czy będzie to słychać, ale e, tak, Kernkraft. Mi się wydaje, że Milan ma między innymi właśnie tą piosenkę. Fajna piosenka. Bardzo mi się podoba, więc sobie zostawimy to. Przyśpiewka jakoś przydałoby się myślę angielskiego zespołu, żeby właśnie miało to sens jakiś. Weźmy może Milton Keynes, bo jednak chciałem właśnie angielski zespół, który też nie będzie, albo Ipswich w sumie, który nie będzie też zbytnio w Premier League, bo nie chcę, żebyśmy właśnie tak samo brzmieli, można tak powiedzieć. Hymn klubu, no nie wiem, czy będziemy komuś brać, bo to trochę nie, nie będzie, myślę, że dobre, ale to Islandii byłby dobry pomysł, bo nie jest to żaden zespół właśnie jeśli chodzi o kluby, a myślę, że byłoby to spoko, więc weźmiemy sobie Islandii może, czemu nie, lepsze to niż domyślne myślę. Podoba mi się naprawdę stadion, bardzo się cieszę jak to w miarę wygląda, więc teraz mamy, możemy już pójść do składu, ocena ogólna, chciałbym żeby była jak najniższa, budżet transferowy najmniejszy jaki jest to milion, więc też weźmiemy sobie milion oczekiwania, własne sobie zrobimy, wiek składu bardzo młody, może nie młody po prostu, bardzo młody to znowu właśnie nie chcę żeby mieć jakiś bardzo też utalentowanych samych graczy i żeby to było jakieś bardzo łatwe, Tutaj mamy, mamy, tutaj właśnie. Jak damy bardzo młody, no to nie, to nie jest aż tak źle, jak mi się wydawało. Ja Myślę, że jak damy bardzo młody, to wszyscy będą bardzo młodzi, więc bardzo młody sobie bym ustawił, tak, bardzo młody. Będziemy po prostu młodym klubem, e, który właśnie dopiero co wszedł do czwartej ligi angielskiej, finale zarządu, właśnie. Sukces krajowy, ja bym sobie ustawił szczerze, wszędzie nisko, wtedy na pewno nie. Ja bym to ustawił właśnie nisko, wszędzie, bo wtedy jest duża szansa, że po prostu nie będziemy zwolnieni z własnego kluba, taka, że niestety też by mogła się wydarzyć, a według mnie właśnie jak jest nisko to po prostu nic nas zarząd nie będzie od nas bardzo oczekiwał, więc myślę, że właśnie zostawimy sobie tak ocenę właśnie niską, jak najniższą ma bardzo młody skład i też nie chce dużego budżetu więc tak to będzie wyglądało, ustawienia jeszcze a twój skład mam jeszcze, mógłbym sobie oczywiście zmieniać coś pewnie, ale fajnie te strony leżą, ten właśnie zawodnik wygląda miał game face a naprawdę, bardzo dobrze wygląda ta jego twarz Właśnie niektórzy nie, ale na przykład tamten gracz ma. No ten naprawdę wygląda jak miał gamefacea. Nikt aż tak nie wygląda, właśnie dobrze zrobione był. No dobra, mniejszy z tym. Mamy tutaj cały nasz skład, nie będziemy to nie zmieniać oczywiście. Przechodzimy dalej. Poziom legendarny, w raz razem grałem w ostatniej FIFI, więc też tutaj będziemy. Długość połowy 4 minuty, waluta euro. Tak, włączone. E, dobra, możemy w sumie być, może kiedyś, właśnie. Selekcjonerem na przykład polski, bo by fajnie, więc to możemy sobie zostawić. Styl negocjacji luźny i przechodzimy dalej. Naprawdę już się nie mogę czekać, bo zawsze te przygody z własnym klubem są mega, mega, naprawdę fajnie, fajne i bardzo mi się podoba to robić. E, dlatego właśnie tym bardziej się mega, mega jaram, tym że tak szybko jednak można grać. bo ja Byłem pewny, że będę musiał w północy, do, o północy dopiero gdzieś będzie można grać. A tak to jeszcze 10 godzin teraz jest, nagranie, właśnie. Więc oczywiście tutaj sobie ustawimy. zapisz żebym też pamiętał. Nie może tego? To szkoda, to ustawimy sobie. Tak też będę na pewno wiedział, o co chodzi, oczywiście. Ale też nie, o, tylko oczywiście będzie kariera menadżera. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wrzucę coś. Chciałbym jeszcze karierę zawodnika i też, i też różne kariery menadżera w sensie takim jak odbudowa. Jeśli ktoś oglądał odbudowę na kanale, u mnie wie o co chodzi, a jak nie, to zobaczy, bo według mnie to jest bardzo fajna rzecz. Mamy trochę inny tutaj, właśnie interfejs. Tak wygląda to. Dobra, więc co tutaj bym zrobić najpierw w sumie, od czego moglibyśmy zacząć szkółkę junior, możemy zobaczyć jakie mamy, jaki mamy tutaj osoby, czy mamy jakichś utalentowanych bardzo, mamy tutaj gościa Stanley Bryant, ale on wygląda świetnie, No ja bym go od razu wziął do seniorów, bo Stanley Bryant może być naprawdę świetnym graczem u nas w przyszłości, więc od razu go tutaj bierzemy i w skład właśnie bym zmienił już od razu nas, nasz właśnie i też formację bym zmienił. Może właśnie jaką ja bym chciał, choć e, Ja zawsze lubiłem grać 4-3-3 najbardziej, więc w sumie sobie taką myśl ustawię, ofensywnie też Akurat będzie dobre miejsce dla tego nowego gracza Dla Bryanta, żeby był SPO, świetnie to wygląda właśnie Listu może być e, Przyda by się jakiś e, boczny właśnie pomocnik Tutaj, tu mamy obrońców Prawy, lewy, to w miarę dobrze wygląda Mamy rezerwowego bramkarza Trzech bramkarzy mamy a jak wiekowo, Lowrance 24, a Forn 18, więc Forn tutaj będzie. Rezerwowy napastnik, niech będzie o nim Lennon, więc ten nam nie będzie potrzebny gracz. Ustawym ten dobry jest w miarę pomocnik wydaje się na dobres, ile ma? Lat? 25, więc który z nich jest, jest starszy. Ten ma 29, ten ma 29, a ten jest kapitałem więc za Lamberta dajmy Powella. Mam tutaj dwóch środkowych pomocników. Tak jak bym chciał, przydał by się jeden, żeby był Eśpo. Mam tutaj Eśpo, no to pięknie. Dobra, przydałby się jakiś boczny pomocnik. Mamy też bocznego pomocnika, pięknie, i to jest właśnie prawy skrzydłowy, więc tak yy, i tak. Boczny obrońca to jest nasz najlepszy, pewnie tak. I jeszcze środkowy obrońca, przynajmniej jeden. Dobra, i to wygląda. Już wygląda to wszystko dobrze poukładane. Podoba mi się, właśnie mamy świetnego tego gracza młodego, tego właśnie, co jest naszym SPO. To mi się bardzo podoba. Transfery, nie będziemy dużo robić transferów, bo jednak mamy tylko milion tak naprawdę, więc dużo tutaj nie porobimy i nie wiem czy w ogóle będziemy szczerze coś robić. Mamy wiadomości, a te wiadomości są zawsze takie same, więc szczerze nie będę ich tutaj zbytnio czytał. Jest tutaj właśnie parę nowych rzeczy, jak na przykład centrum transferowe, a to w sumie nie, to nie jest nic nowego, tylko inaczej się chyba nazywa niż przedtem. Scouti nasi oczywiście, to też nie jest nic tutaj nowego. Raporty też, nic tutaj nowego. Biuro, przeglądy oferty pracy, inne ligi. Właśnie patrzę, patrzę tak na szybko, czy coś jest tutaj. Personalizuj klub, edytuj piłkarzy, możemy właśnie zmienić piłkarzy, to też byłoby fajne. Ale na razie może nie, na razie nie będę nic takiego robił. Historia transferów, no nie ma tu nic takiego naprawdę przełomowego, bym powiedział. Więc nic się tutaj dużo tak nie zmieniło. Tylko właśnie bolałbym bardziej... Aha, mamy tutaj dzień treningu normalny, dobra, więc... No za miliona naprawdę, właśnie nie wiem, czy się opłaca coś robić. Najwyżej, najwyżej bym poszukał, ale kogo bym w sumie, tak jakbyśmy tak popatrzyli na ten nasz skład, kogo nam overallowo najbardziej potrzebujemy. Pewnie 56 overall tu masz prawo obrońce, więc pewnie by nam się przydał jakiś prawo obrońca. Ale za, miliona, za milion, czy zgarniemy jakiegoś prawego obrońca dobrego, poszukam właśnie zawodników, tylko czy właśnie znajdziemy kogoś takiego dobrego w miarę. Najlepiej, żeby był młody, to byłoby też najlepiej, myślę najpierw, żeby do 18 lat miał I poszukamy właśnie prawych obrońców, w tych nawet ligach takich Jak na przykład właśnie Argentyńska, tu możemy Znaleźć, a ja bym jednak wolał, preferowałbym graczy, którzy mają jakby Game face, nie game face, tylko ogólnie jakby mają zdjęcie, Jak wiem, to jest po prostu taki, Taka rzecz mała, mała nie jest to może dla niektórych, ale ja jakoś lubię mieć Graczy, którzy mają właśnie twarz jakby zrobioną, tutaj yy, i mam to zdjęcie Tu mamy gracza Anderlechtu na pewno utalentowany jak Hassander Lechty, to na pewno jest praktycznie utalentowany. Dużo jest naprawdę gracze właśnie z tamtej ligi utalentowanych. Tu mamy jakiegoś, nie pokazuje mi nic o nim, czy jest utalentowany, więc na razie go zostawimy. Championship na wypożyczeniu. Brody Dispenser, możemy sobie go dodać. Myślę, że Braudy, ja sobie dodałem właśnie. Tu z innych lig, z tej wyższej, nie ma tu nikogo takiego młodego. A z naszej ligi jest tutaj jeden gracz, więc też sobie go dodajmy, czemu nie. Nie ma u nas wysokich standardów. Wystarczy przynajmniej 57 Mawrala. Calvin Ramsey dopiero co przyszedł do, do Liverpool, więc to byłoby nierealne, abym ja od razu im zwinął go, można tak powiedzieć, więc zostawiłbym sobie to jednak. Ligę. Tu mamy jakiegoś gracza, jak z Lyonu też jest duża szansa, że może być utalentowany, bo Lyon ma dobrą szkółkę akurat. Z drugiej, dru, drugiej ligi, znaczy francuskiej, też możemy podpatrzeć. Nie wiem w sumie też, czy są jakieś nowe ligi, czy nie. Nie patrzyłem, czy właśnie są jakieś nowe ligi w tej grze, tak zbytnio. Bundesliga, tu mamy paru ciekawych graczy, m.in. z Borussii, z Herty. Pododawajmy sobie właśnie tych wszystkich graczy, bo czemu nie z drugiej ligi niemieckiej też możemy sprawdzić. Może nawet w trzeciej ktoś być. Choć nie wiem, jakoś mi się wydaje, że ma szansę, on był lepszy od tamtych graczy, co już mamy wcześniej. L.D.W.S. to też są dobre opcje, bo tu też często właśnie znajdą się świetni gracze, młodzi indyjska liga tutaj, nawet jakby ktoś był tutaj, taki, to ma szansę, że jest by jakoś bardzo utalentowany, więc seria A, pora tutaj nie ma nikogo takiego ciekawego, Serie B, jest wró wróciło Serie B, naprawdę? nawet no, nie wiedziałem szczerze o tym, że Serie B, bo to jest chyba oby to była druga liga włoska, byłoby pięknie, jeśli by tak było Liga Norweska, możemy sprawdzić temu kończy kontrakt, więc może byłoby łatwiej go ściągnąć, więc dodajmy sobie go, czemu nie Ekstra klasa, zobaczmy, jest tutaj ktoś tak utalentowany, no nie wiem, jakoś, w, e, myślę, że nie będę żadnego z tych dwóch próbował za wyniku brać. Ten jest na wypożyczeniu, więc e, nie uda się nam. Pamiętam, że go parę razy używałem w odbudowie właśnie tego gracza, tylko, że on nie miał jeszcze twarzy w poprzedniej edycji. Reszta świata, czy nie ma jakby ligi, kolum, superliga, to jest chyba, aha, to jest e, liga e, rumuńska, tak, to jest liga rumuńska, tylko się troszkę zmieniła. Szkocka Liga, Max Jones, e, Johnston. Myślę, że czemu nie, może akurat właśnie przez to, że też mu się kontrakt kończy, można łatwiej go sprowadzić. Tu mamy gracza Vince, już i Tobias, e, Tobias, on na pewno nie będzie łatwy do sprowadzenia na pewno, więc myślę, że nie ma co tylko dodawać. W sumie i tak większość już graczy, pewnie tutaj już mamy sz, e, szwedzką znaczy ligę, ale nie będziemy tutaj brać tego gracza. Liga szwajcarska. I za niedługo już te ostatnie ligi zostały. Jeszcze Liga Turecka chyba i MLS nam zostało do zobaczenia. Nie ma tutaj jakiejś nowej ligi oprócz tej Serie B, jeśli tam właśnie... Nie możemy już niestety dodawać skał, do R4, Ktoś właśnie utalentowany, czemu pisze, że ma, e, Wykazuje potencjał? No nie, więc myślę, że sobie odpuścimy jak na razie. Jeśli nikogo nie znajdziemy ciekawych z tych graczy, co wzięliśmy sobie właśnie... To tu powinniśmy ich mieć, czy nie? Tak, mamy ich tutaj. Jeśli tu nie będzie nikt ciekawy, no to jeszcze zobaczymy może później. A możemy na ten moment... Już powoli przechodzi tutaj właśnie. Dalej, symulujemy całość. I tutaj widzę z boku mam właśnie bardziej dzień. E, Symuluj trening, mnie będzie oczywiście na to zbacz, tak zwracać tutaj uwagi. Mamy czaty drużyny. Tu nasz e, kapitan, a tu oczywiście junior, który dostał szansę i teraz będzie podstawowym graczem i będzie naszym najlepszym tak naprawdę graczem. Idziemy dalej. Mamy jakiś na pewno turniej przedsezonowy, tak naprawdę, więc też zobaczymy, kiedy to mamy. Bo zwykle to powinno być na początku sezonu, a nie wiem, czy właśnie, no chyba mieliśmy tam, tam mi się wydaje, że mieliśmy tam. Jest, tutaj widziałem na dole, że mamy chyba nawet drużyną, drugą drużyną Villarreal. Możliwe, że mamy? No nie wiem, czy ich tu nie widziałem. Tak, widzę Villarreal logo, a na pewno nie może to być e, pierwszy skład w takim samym turnieju, co my. Mam wiadomość jakąś, prowadzenie kadry, no to też nie jest nic nowego, więc ja wiem o co chodzi, więc tam nie muszę tego wiedzieć. Końcowy raport mamy już o dwóch graczach. Możemy sobie w sumie czemu nie zobaczyć już w miarę jak oni wyglądają. 61 i możemy go, możemy go właśnie sprowadzić, już byłby na pewno lepszy, tu też mamy jeszcze jednego gracza, więc dobra. Mamy już pierwszych dwóch graczy, już na pewno widzę, że będzie dobrze, bo już właśnie jak tamtych mamy, to już na pewno któryś z tych dwóch już na pewno byłby do zakupienia, tak naprawdę, więc... Zostawimy sobie już tych e, na razie i będziemy czekać na innych. Z właśnie ten mecz i będziemy mieli tak. Będziemy mieli mecz, więc będę oglądał właśnie. Bo też jest coś takiego, jak jakby. Chyba właśnie pokaż najlepsze akcje, Pokaż tylko taki. Powiem tak. Ja bym właśnie zobaczył, jak to wygląda, jak dane pokaż najlepsze akcje. To jestem ciekawe, bo właśnie tego jeszcze nie patrzyłem na to. Zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało. I fajnie, będziemy tutaj trochę. Treba... sobie na u siebie, czy nie? Gdzie my jesteśmy na. Stadio Santiago Bernabeu gramy pierwszy mecz w historii klubu. To jest naprawdę też świetne, że nam się coś takiego trafiło. No powiem szczerze, właśnie wygląda to inaczej niż zawsze. My oglądamy ten mecz, że właśnie najlepsze akcje pokaż. Dobra, czwarta minuta. Real atakuje. Czy my sterujemy? Chyba tak, chyba my sterujemy. Zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądało. pierwsza, też oczywiście gram w Fifa 23 Uderzą w końcu czy nie? Na razie nie planu, planuję uderzać. Wolno leci ten czas. co nie jest najlepsze. Ciekawe kiedy się skończy właśnie. Możemy tak powiedzieć, kiedy już nie będę mógł bronić nasz bramkarz i teraz już właśnie nie można. Indywidualny raid, czyżby to jest... No właśnie będzie niebezpiecznie, widzę. Czemu nie wiem, czemu. Jeden z naszych graczy się odpuścił. Dobra, przejmujemy piłkę. Aha, dobra, no to jest trochę dość ciekawe. Szansa na dośrodkowanie, dobra. Jak na razie Villarreal atakuje głównie. Choć się z tego mogę spodziewać, szczerze. Dobra, dobra, tutaj jest podanie. Dobre też to było. Ale jeszcze przepuszczona piłka. I to jest Blamka. I trafia Villarreal na 1 do 0 w 17. Minucie. Druga drużyna e, Villarrealu, chyba, bo to jest druga bo drużyna, tak mi się wydaje. Dobra, więc podanie górą możemy, to jest dość ciekawe, nie ukrywam. Za mocno chyba, trochę to właśnie za mocno poszło. No troszkę inaczej niż Wifa. 22 zdecydowanie te rzeczy tutaj wyglądają. Czy jeszcze możemy, nie możemy już niestety, wyszliśmy poza jakąś strefę. Kontra nasza czy nie? Czy Villarreal, Villarreal tak, kontra Realu. Długa piłka i dobra to jest piłka. Ninio przy piłce, dobre podanie. Oj, teraz to będzie 2-0. Czy to naprawdę druga duża Via Realu? Tak naprawdę jest, ale ja. tak naprawdę dla nas, nie mam pojęcia, jak się szczerze. E, jestem ciekawy, jak się właśnie, nas. nie mam pojęcia, jak się szczerze. E, jestem ciekawy, jak się właśnie. Aha, dobra. Coś takiego. E, nie celowałem, Znaczy, całowałem w, na narożnik, a i tak się nie udało. Więc jestem ciekawy, jak to się celuje, szczerze. Całowałem ta właśnie pisała, nie było bramki, no to... Znaczy, nie, nie, nie było właśnie w dobrym miejscu wycałowane, więc... Jeszcze długo... Dużo czasu przede mną właśnie, żeby się nauczyć tych niektórych rzeczy. nie chcę tutaj przeszedł jeszcze ten gracz w Villarealu. Jeszcze wycofał do tyłu. Troszkę ta kamera, powiem szczerze, fajne jest na oglądanie. Może nagranie niezbyt mi się podoba. Słupek na szczęście zaratuję ja teraz. No tak, jak właśnie mówiłem. Nagranie, jakoś powiem szczerze, aż tak mi się podoba. Nie wiem czy nie. Wrócę sobie do normalnej, właśnie kamery. Na oglądanie, może tak. Na oglądanie, może jest spoko, ale właśnie na granie jakoś, jakoś. nie jest to według mnie najfajniejsza kamera. Prawie tu zatrzymaliśmy tego gracza w ir realu Przynajmniej, właśnie będzie podanie do środka. Dobra interwencja naszego bramkarza teraz. Mamy rzut wolny. Myślę, że podam sobie tutaj na krótko. Trochę niektóre rzeczy właśnie wyglądają jak z dawniej, Możemy to tu powiedzieć, Fify. Wieram kontra. Dobrze, dało się to zrobić i wróciliśmy poza strefę. Pewnie koniec meczu. No nic, więc e, pierwszy mecz przegrywamy, ale nie mieliśmy właśnie od twojego rywala. Bo Villarreal B to jednak mniej, właśnie niektórych graczy mi się wydaje, że z pierwszego składu. Tak szczerze, ale może, może po prostu pomyliłem, a tam mi się dawało, że właśnie mieli paru graczy z podstawowego składu. Dobra, więc myślę, że też w sumie będziemy kończyć powoli odcinek pierwszy. Bo Forn. E, Dobra, więc w sumie myślę, że będziemy mogli kończyć ten odcinek. Więc tak jak mówiłem, myślę, że będziemy już mogli teraz skończyć ten odcinek. Te, te odcinki będą praktycznie wpadać codziennie, więc będzie na pewno co oglądać, właśnie i nie tylko karierę managera, karierę zawodnika i tak samo odbudowy. Więc będzie po prostu na pewno wiele, wiele właśnie ciekawych rzeczy. Więc nie ma co właśnie przedłużać. Dzięki wam za oglądanie pierwszego odcinka z tej serii i liczę właśnie, że. Pierwszy się odcinek podobał i że cała seria się będzie podobać oczywiście, bo tam wiem właśnie według mnie, seria będzie po prostu świetna, więc warto oglądać. I do zobaczenia już oczywiście w następnym odcinku. Cześć!